Dwa dni temu napisała do mnie pewna młoda dziewczyna SMS-a bardzo krótkiego: Proszę, księdza, nie chcę brać więcej do palaczy, proszę o pomoc. Zadzwoniłem do niej, to był piątek, i mówię: Posłuchaj, jeżeli ci naprawdę zależy, to zapraszam cię na sobotę, na modlitwę o uwolnienie, spotkamy się, porozmawiamy. Ona pyta: Dobrze, a czy mogę zabrać chłopaka? OK, jeżeli chłopak też ma taki problem jak ty, to przyjdźcie razem. Ucieszyła się. Chłopak też brał do palaczy. Przyszła sobota. Nie było ich. Wieczorem późnym, już można powiedzieć w niedzielę, dowiaduje się, że chłopak popełnił samobójstwo. Zarzuł do palacze w tę sobotę i wyszedł przez okno. Już go nie ma tutaj wśród nas. To było dwa dni temu. W tym samym czasie w łodzi. Inna osoba zmarła po dopalaczach. Tak więc Mateusza i Maćka już nie ma na tym świecie, a to tylko jeden tydzień. Dopalacze zbierają straszne żniwo. Pan Jezus na to wszystko patrzy. I co robi? Apeluje, woła, krzyczy w sumienia swoich uczniów: Idźcie do tych owiec pogubionych, przyprowadzajcie je. I to się zaczęło w Pabieńcach. Trzy tygodnie temu Pan Jezus powołał wielu swoich uczniów do tego, by rozpoczęli kurcjatę modlitewną, pewien ruch ratujący życie. Ja osobiście sam tego doświadczyłem trzy tygodnie temu, odprawiając mszę świętą i Bóg powiedział mi w sercu, że po tej mszy mam pojechać pod sklep z dopalaczami, zabrać stolik i krzesło i spędzić tam czas. Po prostu być obecnym pod tym sklepem. I tak zrobiłem. Zakończyłem mszę, zjadłem szybko śniadanie, wpakowałem do samochodu krzesło, tam na miejscu pożyczyłem już y, z pewnego sklepu stolik i rozstawiłem się po prostu pod tym sklepem z dopalaczami. Byłem w sutannie. Wszyscy wiedzieli kim jestem. Wziąłem ruszaniec i tylko się modliłem. I przez 4,5 godziny 50 osób weszło do tego sklepu. Bóg mi pokazał skalę tego problemu. Że ta ścieżka jest wydeptowana przez młodych ludzi, bardzo smutnych, bardzo przygnębionych. Ja chciałem jakoś ich zaczepić, wesprzeć. Mówię, że kolego, modlę się za ciebie. Koleżanko, błogosławię tobie, abyś skończyła z tym, zeszła z drogi śmierci, byś w przyszłości była dobrą żoną, matką, byś rozwijała swoje pasje. Trudny jest kontakt z osobami, które są już uzależnione. Ale Pan Jezus chce właśnie do nich dotrzeć. Miłością i posyła swoich uczniów, by byli obecni w tych miejscach, gdzie oni są. Nie wystarczy powiedzieć tak jak ja w piątek: przyjdźcie jutro na modlitwę, bo się okazało za późno, że Maćka już nie ma wśród nas. Ja w piątek powinienem tam jechać, spotkać się na ich terenie, wyruszyć po prostu z miejsca od razu, kiedy dostanę tego smsa. Pan Jezus. Wzywa nas, swoich uczniów, do tego, abyśmy nie siedzieli w swoich domach, na plebaniach i nie zapraszali tylko, że a są takie spotkania. Mamy po prostu wyjść na ulicę. I w Pawieńcach to się zaczęło. Jestem tego świadkiem. Od trzech tygodni społeczność lokalna, wierzących, gromadzi się pod sklepami z dopalaczy i gorąco się modlą, błogosławiąc tym, którzy biorą i yy, tym, którzy sprzedają. Sprowadzamy błogosławieństwo, czyli boską obecność, interwencję, miłość Jezusa. Pan nam mówi, aby nie przeklinać, aby ich, im nie złorzeczyć. Dlatego, kiedy gromadzimy się pod takim sklepem, mamy ze sobą megafon, to w czasie modlitw wzywamy obecnych na modlitwie kilkunastu, czyli kilkudziesięciu wierzących i tych, którzy mieszkają tam w blokach obok. Aby wyglądając y, przez swoje okno z mieszkania, nie potępiali tych biednych ludzi, nie złożyczyli im, ponieważ życzą im zła, sprowadzają kolejne demony, które pognębiają jeszcze bardziej tych nieszczęśliwych ludzi, Pan nas wzywa do tego, aby błogosławić, aby dawać im to, czego oni nie mają, a szukają w dopalaczach. Czyli akceptację, miłość, dobre słowo, wiarę, że im się uda. I my tam jesteśmy postawieni przez Boga, właśnie, aby ich ukochać. Oczywiście modlimy się za nich, zapraszamy na nasze spotkania, gdzie Pan jest obecny i On sam może już ich przytulić. Zapraszamy do tego, aby korzystali z sakramentów. W zeszłym tygodniu pewien młody chłopak trafił do szpitala po dopalaczach. Lekarze dali mu 10% na przeżycie. Mamy powiedzieli, że syn umiera. I przybyła grupa modlitewna ze wspólnoty dobrego pasterza, z parafii Świętego Mateusza modlili się nad tym chłopakiem i uzyskał łaskę zdrowia. Doszedł do siebie, przyjął Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Postanowił wyspowiadać się po dziesięciu latach. Następnego dnia tam pojechałem, i faktycznie Jezus zmazał wszystkie jego grzechy, dał Mu nowe życie i żyje. I tak już jest z Sebastianem, z Adamem, Mateuszem Olą. Nie biorą. Już trzy tygodnie. I kolejne osoby się do nas zgłaszają. Mam w Pabianicach przy parafii punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych. Reklamujemy na plakatach, na ulotkach ten punkt. Przychodzą. Reklamujemy nasze spotkania modlitewne. Przychodzą. Przechodzą modlice wstawiennicze. Przystępują do spowiedzi. I zaczynają nowe życie. Na razie cztery osoby uratowane. Ale dwie straciliśmy. Bo za późno Zainterweniowaliśmy. Pan Jezus chce ratować życie każdego. I nawet tych, którzy produkują te dopalacze. W pamięciach mamy zagłębie. Jest rodzina, która dorobiła się fortuny na tych dopalaczach i teraz dobrze żyje. Prowadzą budowy w naszym mieście bloków. I takie miałem pierwsze reakcje: że okej, okay, to idziemy tam na tą budowę z transparentami, że, że to blok śmierci, że po prostu, że, żeby tam nikt się nie wprowadzał, że tak nie można. Ale Pan mówi, spokojnie Michał, łagodnie, módl się za nich. Okej, okay, zadzwoniłem do tego Pana, i, ale nie chciał ze mną rozmawiać. Jak usłyszał, że, że ksiądz Michał to odrzucił rozmowę, Pan mówi, spokojnie Michał, nie denerwuj się, nie irytuj, nie rezygnuj. Ja też Jego kocham. To jest ciężkie dla mnie. I Pan mówi mi w Słowie Bożym: nie uciskaj biedaka dlatego, że jest biedakiem. Nie okradaj nędzarza dlatego, że jest nędzarzem. Bo Pan obrońcą jego sprawy, ja mówię, Okej, okay, Boże, rozumiem, że ci bogacze, którzy byli się na dopalaczach, to są właśnie ci biedacy. Ja nie mogę im dokładać i, i po prostu robić im coś na przekór i wychodzić z jakimiś akcjami, które będą mi ich dotykały, niszczyły. No. Trzeba miłości. No taki jest Bóg. A my jesteśmy uczniami tego Boga, który z miłością i też po prostu musimy kochać, robić to, co nasz Pan. Dlatego modlitwa to jest nasza jedyna broń. I wiem, że skuteczna. Już widzę po czterech uratowanych osobach. A to dopiero trzy tygodnie naszego szturmu modlitewnego. Z radością przychodzimy pod te punkty. Wierzący, którzy kochają Jezusa i wsłuchują się w Jego nakazy, z radością przychodzą, błogosławią tym ludziom. I rozsiewamy miłość, zdobywamy ten teren, wydzieramy go szatanowi. Szatan ma coraz mniej do powiedzenia w naszym mieście, coraz więcej miłości jest na naszych ulicach, bo modlitwa sprowadza Bożą obecność, Boga, który jest miłością, który uwalnia i oczyszcza. I chcemy dalej kontynuować naszą modlitwę, chcemy dalej współpracować z Jezusem, który nas posyła do tych owieczek zagubionych. Nie po to, żeby ich po prostu bić kijem i, i udowadniać, jakie to są nieposłuszne i głupie, ale żeby wziąć je na ramiona, przytulić, ukochać i zaprowadzić do wspólnoty, gdzie czeka na nich nowe życie, nowy start. Tego bardzo wszystkim życzymy uzależnionym. Bardzo kochamy osoby uzależnione. Czekamy na nich. Nie tylko czekamy, wychodzimy po prostu na ulicę, bo nie możemy się nieraz doczekać. Pan nas do tego wzywa i zapraszam Ciebie, siostro i bracia, jeżeli jesteś uczniem Jezusa, jeżeli jesteś katolikiem, wyjdź na ulicę, poszukaj zagubionej owcy i przyprowadź ją do Pana.